Cześć, witajcie w ostatnim odcinku z otwierania kalendarza adwentowego City na rok 2015. Dzisiaj jest Wigilia, czyli przyszła pora na okienko 24, czyli przy okazji ostatnie z naszej długiej listy. No więc ja tutaj odłożę moje ozdobniki i przejdę do otwarcia. Ale napięcie. Okej. Okay. Tak jak pewnie wszyscy się spodziewaliście, w okienku 24 znajduje się Święty Mikołaj. Czy tylko mi się wydaje, że ten obrazek jest wręcz przerażający? Szczególnie ta broda. Co ciekawe, otrzymujemy tutaj woreczek trochę bardziej foliowy. No i moje palce raczej sobie z tym nie poradzą, więc muszę wziąć moje magiczne nożyczki, by się dostać do środka. My tutaj jeszcze czapkę w takim samym woreczku, czyli że używamy moich nożyczek znowu. Ok, teraz już wszystkie elementy są wolne. Jest to mój pierwszy Mikołaj i bardzo się cieszę, że go mam. Jeśli chodzi o elementy, to otrzymujemy tutaj brodę. O, ostrość mi gdzieś uciekła. Brodę, w tym jedną zapasową. Ok. I wygląda ona tak. Wyglądają one tak. Bardzo fajnie mi się tam podobają. Worek. Taki jasny. Miałam już ten element ciemniejszy. Z figurki takiego goblina z 13 serii. Coś tam takiego było. Spodnie. Całe czerwone. Czapkę Mikołaja. Bardzo ładna. Oraz tors. Przejdę teraz do budowy. Ok. Tak jak mówiłam, elementem dodatkowym jest jedna biała, czy tam siwa broda. I ona jest z gumy, więc nie może się zepsuć. Jedyne co może zrobić, to się pobrudzić. Ale myślę, że ja nie będę miała z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o worek, to wygląda on tak. Już go omawiałam, więc tylko na niego zerknijcie. Jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Jeśli jednak chodzi o minifigurkę, to ona jest taka ładna, że aż brak mi słów. Jeśli chodzi o nadruki, to tak wygląda jej, jej tors, czyli Świętego Mikołaja tors. I mam tutaj tylko jedną uwagę. Po pierwsze, porównajcie sobie kolor biały z rękawiczek i kolor biały na tym futrze. No, to na torsie jest wręcz różowe, a nie białe, więc mam do tego pewne zastrzeżenie. No właśnie to zastrzeżenie. Ale tak to jest fajnie. Na pasku mamy odblaski światła. I jest to bardzo fajne. Klamra się mieni, jest ona taka, może nie złota, ale taka miedziana wręcz. Właśnie białe rękawiczki ma. Jego twarz wygląda tak. Jest uśmiechnięty. W sumie możemy z niego zrobić też
Mikołaja Młodego. Po co mu broda? Może być młody. Więc jest tutaj sporo takich możliwości. A jeśli chodzi o czapkę, no to już zupełnie inna historia. Sama czapka była, jak widzieliście, w jeszcze jednym woreczku, co świadczy o pochodzeniu innym niż reszta elementów. Tak samo jest z resztą Mikołaja. Aczkolwiek ta czapka jest zrobiona prawdopodobnie z innego plastiku niż reszta elementów, ponieważ jest ona dosyć dziwna w dotyku i nawet jak się na nią patrzy, wygląda całkiem dziwnie. Po drugie, to tutaj ten czerwony kolor trochę spływa na biały i trochę nieładnie to wygląda, aczkolwiek da się to znieść. Tutaj z kolei mamy łączenie plastiku. O, może tutaj to widać. Mamy łączenie plastiku i to dosyć dobrze widać gołym okiem. Może na kamerze tego nie widać. O, teraz może trochę. Ale tam jest taka czarna kreska i to jest taka przerwa pomiędzy elementami tej czapki. I to jest dosyć takie nieładne. Natomiast na figurce wygląda to dosyć dziwnie i zaraz wam powiem dlaczego. I mimo, że ma tak być, to mi się to nie podoba. Chodzi tutaj o to, że ta czapka jest taka dosyć bufiasta i ona jakby dodaje głowie naszego Mikołaja trochę w rozmiarze i wygląda to dosyć dziwnie, aczkolwiek skoro tak ma być, no to już niech tak będzie. Bo oczywiście możemy naszemu Mikołajowi dać do ręki w nasz worek z prezentami i wysłać go na misję. Dzisiaj jest Wigilia, więc koniec z odliczaniem do niej. Przeżyliśmy cały kalendarz adwentowy. Wszystkie 24 filmy robione codziennie dają nieźle w kość. Aczkolwiek dałam radę, wy ocenialiście te kalendarze, te odcinki bardzo pozytywnie, więc bardzo się z tego cieszę. I mam poczucie takie, że jestem z ciebie dumna, że dałam radę i że w miarę dobrze to powychodziło. I cieszę się również z nowych elementów, nowych figurek, nowych modeli, które otrzymujemy w tym zestawie. A jeśli chodzi o elementy dodatkowe, no to spójrzcie sami. Brak słów. Mamy dwa telefony, pieniądze, jedzenie, łom, kajdanki, aparat, wiele różnych rzeczy. Po prostu wow. I to na tyle. A, no tak, prawie bym zapomniała. Napiszcie mi proszę jeszcze w komentarzach, czy chcielibyście, żebym to ja zrobiła filmik przedstawiający moje prezenty, które dostanę właśnie na święta. No już niedługo w sumie, więc, bo za kilka godzin, więc bardzo się cieszę. I mimo tego, że to prawdopodobnie Lego nie będzie, to czy chcielibyście po prostu to zobaczyć? Powiem wam tylko, że o jednym prezencie wiem, co dostanę i powiem wam szczerze, że to wpłynie bardzo dobrze na jakość, właściwie to, no mogę powiedzieć, na jakość moich filmów, więc już możecie się domyślać i nie mam tutaj na myśli nowej lustrzanki. O tym jeszcze mogę marzyć. No więc napiszcie mi proszę, czy chcielibyście taki odcinek, no i poza tym, czy seria wam się podobała. 24 odcinki codziennie, jeszcze wstawiałam przegląd Star Wars, jeszcze klockową kapsułę wstawiłam, Veldosa Maxa, no trochę się tego nazbierało, a wy jak sądzicie? Pamiętacie jak w pierwszym odcinku powiedziałam, że na świąteczny czas przygotowałam nie jedną, nie 24, a 25 recenzji? Tak, zrobiło się z tego powyżej 25. To chyba świadczy o tym, że chyba jestem dobra w tym, co robię i mam nadzieję, że wy też tak myślicie. Mimo tego, że znaleźli się ludzie, którzy tego nie docenili, tego mojego wielkiego poświęcenia dla mojego kanału, no ale powiedzcie mi szczerze,
oni by to zrobili lepiej. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!